O! Z panem Polisu zagram, bo to z panem Polisu wygrałem tę dobrą partię. Taką w końcówce wieżowej, jakąś taką dobrą partię wygrałem towarzyską. Czy panie Dymitrze sobie pan poradził? Można pani. Panie Dymitrze, tylko ja to piszę średnik nawias. Nie, panie Janku, wszyscy podstawiają, a ja nie jestem w tym odosobniony. Ja podstawiam równie dużo, co wszyscy. Panie Olafie, to był jeden wielki szwindel, mówię panu. Jest dokument, który można znaleźć. Ten, na podstawie którego to opublikowano, gdzie jest te 10 partii. Oni wynajęli z Tokwisza przy tej filozofii, którą oni tam stosują. Trzeba pierwszą część tak zwanej nauki, tych tak zwanych sieci neuronowych pod nadzorem człowieka. Użyto Stockfisha, żeby Stockfish oceniał warianty. Stockfisha użyto, bo to jest bezpłatny program. Ja nie wiem, czy to użyto. Oni napisali, że użyli. Ja widziałem ten cały dokument. Jest on mocno podejrzany. Wygląda tak jak algorytm Botwinnika. Botwinnik opublikował algorytm gry w szachy. Mówiąc obrazowo, algorytm Botwinnika jest niepoważny. Więc to jeżeli. Oczywiście, panie Dymitrze, że nie klnę. Kiedyś miałem taki przypadek. Przeciwnicy przy stoliku brydżowym próbowali. A nie, to nie próbowali wmówić, ale pytali się, czy ja nie klnę. Ja powiedziałem, że ona dała mi gwarancję, że nie, że nigdy nie przekląłem w życiu. Jeszcze nie. No mamy gambit. No, a jak się nazywa przeciwnik? Gambit 1, 2, 3, 4, 5. Tu zwracam uwagę, że stosowałem taką spryszną sztuczkę, że gdyby przeciwnik wiedział, że ją zastosuje, to nie dałby się na nią złapać. Nie wiem, co grać teraz. Zapomniałem. Tu się D5 nie boję. Tu z E5 powinienem zagrać, ale jestem nieprzygotowany do zagrania. E5, Hetman C7 niedobrze, może wieża C8 na razie. Tak, tu można, bo to panie Dymitrze. A, wyzywać do gry, nie przeklinać. Wyzywać to można, no dobrze. Może tak. Może wieża E8. Zobaczmy. Tu jest takie wyzwanie, tam trzeba wpisać wyzwij kaczko. Ja nie wiem, jak się wyzywa, nigdy tego nie robiłem. Wieża AD1 na mojego hetmana. Uciekam. Na czarnym mogę stać, mam przewagę na czarnych polach. Więc jeszcze raz mówię, no po prostu zacząć z hetmanem przeciwko gońcowi, potem przeciwko skoczkowi, potem przeciwko wieży. Ćwiczyć końcówkę z zaganianiem gońcem i skoczkiem do narożnika, bo to tu żadne reguły statystyczne nie pomogą, to trzeba praktycznie, praktycznie, jeszcze raz praktycznie poćwiczyć. Trzymam tego piona, nie dam go.
Bałem się ruchu E6, więc nie daję. Tu jest słabość. F6 chce zagrać w przyszłości. Ataku po czarnych polach się nie boję. Czego mam się bać? Naprzód. To jest lepsze niż tam granie B5, B4. Będę atakował pionka, otwieram linię. Piona trzeba bić, bo jak ja zbiję, będzie jeszcze gorzej. No właśnie. Stoję na hetmanie. Skoczek jest, goniec jest słaby, ograniczony przez moje pionki. Czarnych pól się nie boję, wymieniam hetmany. Jestem dobrej myśli. Nie, wymieniam hetmany. I mam szansę jeszcze łapać linię. Wieża C4 nie jest dobra, ale tego jest ciężko bronić. Tego jest ciężko bronić. No, na czarnym go postawię. To jest tak zwany atak mniejszościowy, ale... Może przeciwnik nie słyszał. Zdwoję wieżę. Tu. Chyba słyszał. No mi nie daje. To ja tu. Teraz zagram wieża D8 na goniec B5 i będę żył. Ja naprawdę zachęcam do jak największej gry praktycznej. W tym programie ustawiamy sobie końcówkę pionkową 2 przeciwko 1 na skrzydle. 3 przeciwko 2. I tak dalej, i tak dalej. Prosto sobie ustawiamy i ćwiczymy wieżówkę. Wieżówka, uwaga, tipsa Friday, jak to się mówi. Wieżówka 5-4, 5 przeciwko 4 na jednym skrzydle jest wygrana, a 4 przeciwko 3 nie. Daję drugiego tipsa Friday z głowy, tak. Skoczkówka 4 na 3 jest wygrana, 3 na 2 nie. Skoczkówka 4 przeciwko 3, wieżówka 5 przeciwko 4. Takie tipsy free. Herbatkę. A tamto ja nie chciałem. Wymieniłbym jedną wieżę. Chociaż jak mi tu... Aha, wymienię. Jedną wieżę wymienię, jak mi tu się zdwoją, to jedną wymienię. Tu skoczek broni szczęśliwie. Naprzód.
Nie daje przeciwnik. No nikt nic nie pisze. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. No odbijam. A jak tu? Tu. To jest wolny pion. My nim wygramy. Tu są słabości. To jest wolny pion. My nim wygramy partię. O, dzień dobry Pani Justyno. Miło widzieć kolejną kobietę. Król E3. Naprzód. Coś źle pograłem. Zagadują, zagadują, a wieżówkę gram beznadziejnie. No otóż to. A gram ją beznadziejnie. Naprzód. Naprzód. O, już się czuję lepiej. To nie jest dobry ruch. Moment, muszę się zastanowić. Piony dochodzą. Dwa piony dochodzą bez pomocy króla. Uczyłem tego? Nie uczyłem tego. Nie uczyłem. Dziękuję bardzo za grę.